Pani? Szkoda, czekolada jest datna. Do widzenia. Termin ważności. No to czemu wy czekoladę w terminie sprzedajecie? Po terminie wypłacamy panu 5 zł. Ale wy ludzi trujecie. Co robimy? Ludzi trujecie. Już to jest po terminie. Ale pan się zaczął? Bo jeszcze nie informowałem. Ja panu powiedziałam, jeżeli pan będzie termin po terminie artykuł, dostaje pan 5 zł. Ale w innym sposób. Ale ta czekolada na półkę trafi na pewno, tak? Proszę pana, chce pan 5 zł, czy będzie pan czekał? Czy mam sanepid wezwać? Chce pan 5 zł? Nie wolno nagrywać regulamin. Wie się regulamin na wejściu. Proszę nałożyć maseczkę, jak trzeba. Dobrze, dobrze. Mogę nagrywać. Jestem w sklepie, w miejscu publicznym. Czy pan chce wysłać różnicę? Czy ta czekolada trafi z powrotem na półkę przeterminowana? Proszę pana, pytałam pana, czy pan chce 5 zł? I z powrotem trafi klient kupi, tak, to czekoladę. Pani? Proszę powiedzieć, że to jest. Ale posłucha pani. Czy zniszczyć ją mogę, czy nie? Czy ją mogę zniszczyć, żeby na półkę nie trafiła? Tak. Czy mogę ją zniszczyć? Przełamać? Utylizujemy. Jak to nie przełamać? Mogę? I żeby na półkę. Żeby na półkę nie trafiła. Po terminie ta. Ja sam przełamam. Dobrze, dobrze. Już na pewno ta czekolada na półkę nie trafi. Ale dla kogo? To jest zniszczenie dokonane. Po terminie czekolady. Nie, nie rozumiem. Żeby to ostatni raz się powtórzyło. Żeby był produkt po terminie. Znowu pan nam wrzuci do internetu? Tak? No to nie zdanie stać dla was być. My nie będziemy osobami publicznymi. Ja sobie nie życzę, żeby pan nawet nie umiejętnie zasłonić pracy. A to proszę do YouTube'a się zwrócić. To przez ich aplikację. Daj tego do naszego prawnika zasłonić. No bo to jest niemożliwe. No to przecież nic nie tak. Ale ja tutaj mam dowody. A teraz się nagrywa na legalu. To wszystko? Tak. Ja tutaj są moje dowody. Pani nie ma. Że co? Ale że... Ale... Urząd Ochrony, no, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta pozwala na to. Koleżankę wysłałyśmy, ona tam sprząta. Wie pani, za chwilkę to się włącza. Bo z powrotem nieczynne. Znowu nieczynne? No. Parę wzięła i z powrotem nieczynne. Pana też będziemy nagrywać, ja też wrócę pana. Tak. Ale pan proszę bardzo. Kupiłem. Trzeba pieniądze. I na 20 złotych. I to też nabieram, tak? Za tydzień znów to samo się powtórzy, tak? Ale znów ja nie wiem, czy sklep może po... Słyszy? Pani? Ja nie wiem, czy sklep tak może potem publikować zdjęcia. Czy może sklep potem zdjęcia, filmik publikować z moim wizerunkiem? Jako pracownik. Ja pan żartuje, taki piękny pan nie jest, żebym ja pana tutaj... I to za każdym razem, co? Co tydzień. Proszę więcej pracowników zatrudnić. Ja też sobie życzę szacunku. Nie życzyłam sobie, żeby pan mnie nagrywał, a pan cały czas mnie nagrywał. Mam jakieś problemy, to jest infolinia. Tak? Proszę tam dzwonić. Marketing. Ona jest darmowa.
A pan ma trudne pracę, przeszkadza na pracę? Ale nie, ja tutaj publikuję, jak sklepy oszukują. Jak sklepy oszukują. Może pani jednak przyjść tam, zobaczyć. To w końcu za co zostało to zwrócone? Pani... A, jeszcze karta będzie, tak? Czy to się powtórzy, czy nie za tydzień? Proszę nie sprzedawać już towarów po terminie.